Cześć, dzisiaj jest sobota, 16 marca. W nocy fest wiało, drzewo nam się złamało. Wierzba mandżurska. Ona jest w sumie tutaj jakimś tam błyszczem cała opleciona. Ale no szkoda drzewa stare. Zaraz koparką podjadę, żeby tutaj nie ciąć, syfu nie robić na trawniku. To całą na zawiesie podhaczymy i do tyłu wywiozę i całość pójdzie w rębak. Na razie. Odpalamy koparkę. Myślę, że odpali. Prąd tylko muszę włączyć. Tu się kabina przecieka. Woda w kabinie stoi. Chodzi. Ale wody w ramieniu. Muszę napompować powietrza. Wysięgnik rozłożę, to ta woda wyleci, nie będę później pod tym siedzieć, żeby to mi za kołnierz kapało. Ja tutaj się zmieszczę z tym drzewem między ciągnikiem a kosiarką bijakową. To najwyżej ciągnik wezmę, kawałek cofnę. Pojedzie 4,5 atmosfery. Żebym w bramę się wpasował, chociaż brama jest 3 metry, ale no, przeszło. Pługiem się podeprę. W sumie jeszcze sobie podjadę, to
No dobra. Chociaż... Tutaj środek ciężkości muszę złapać. Myślę, że zawiesia mi wystarczy. Obejdę. Widzicie tu? Coś widzicie? Jedno teraz w tą stronę, tylko gdzie tu przez pięcie chwycić tym. Kurczę. Już tu tyle. Do tego bluszczu, bo to taki zimozielony. Ale trudno. Nie tutaj jest pniak, bo to nic nie widać, to takie obrośnięte. Podejrzewam, że będzie przeważać tutaj w stronę pniaka, ale to zaraz się okaże. Trzy punkty podparcia zawsze. Na kursie nie byłem, ale w internecie oglądałem. A kurczę, to w tą stronę będzie tutaj. Muszę się tu obrócić. Tak myślę. Popróbujemy w tą. To te jodły tutaj nie zahaczę. No dobra, wydłużę. Nie chcę tutaj nałamać tego, żeby było do sprzątania na...
góry bardziej, bo płot mi się zaplącze. Łuk do góry. No i powoli jedziemy. Aby tutaj koło ciągnika i przez bramę z tym przejechać. Kurczę, bo słupek zahaczyłem, ale dobra, przeszło. Ciągnik cały, kurczę, dobra, cofnę i ciągnik muszę głębiej wstawić. Całe drzewo wisi. Na koparce sobie, o, powietrze z siedzeniami zeszło całkiem. Stał długo. Przejść, żeby pod tym nie chodzić. Chyba całkiem w kółko sobie przejdę. Teraz tutaj to już sobie wysięgnik skrócę trochę. Bo wiecie co, ja zaraz spróbuję kamerę gdzie indziej zamocować, bo to nie wiem co tak tutaj widać, jak na głowie ją trzymam. Kurczę, tam rynówkę nie zahaczę, nie. Dobra, to się na moment rozłączę i zobaczę kamerę jakoś w innym miejscu tutaj przyczepić w koparce. Na razie chwila. Już kamera wisi na szybie. Teraz myślę, że będziecie też widzieć.
niektórzy naszego na wstecznym. A się nie opłaca, przecież mogę się po parku obrócić i być skierowanym z kierunku jazdy, ale to ja sobie nie radzę z kierowaniem wtedy, bo to odwrotnie, trzeba kierownicą kręcić niż mamy zamierzony kierunek skrętu. Przy gąsienicowej koparce to mi tam nie stanowiło problemu. Miałem kiedyś takiego starego Castora, rumuńskie kokarki, koparkę, to tam to żaden problem, bo to dwie dźwignie były, dwa rozdzielacze i najwyżej na krzyż trzeba było te dźwignie przełączać. Ale tutaj to się, mówię, zamotam, zakręcę zawsze, że to pewnie jakby to codziennie w koparce siedział, to już dawno miał ogarnięte. Ale tak jak teraz, no to ja sobie z tym nie radzę. To mamy już te drzewo przewiezione. Może coś, nie wiem co dzisiaj tak kurczę wieje, ale chciałem jeszcze przyczepę rozładować, bo to muszę ciągnikiem w łyżce pozwozić. Kamienie mam na przyczepie już chyba z drugi czy trzeci tydzień leżą. No ale nie mam zacięcia. Dzisiaj z wylęgarni o 3:30 wróciłem do domu, w nocy poszedłem, bo to co chwilę prąd wyłączali. Musiałem tam zawory poczyścić, odmówić to wszystko. Że dzisiaj chyba sobie taki dzień wolny zrobię, tą sobotę. Na razie, trzymajcie się, cześć.